Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim, Domański Mariusz. Panie redaktorze, szanuję pana pracę. I tak jest moje spostrzeżenie. Czy pan wierzy w to, że taka prawica, jaką po prostu tutaj reprezentujemy, czy ona będzie miała kiedykolwiek szansę zaistnieć w życiu politycznym i tak dalej? Ja sądzę, że nie. To jest takie pierwsze pytanie i zaraz uzasadnię dlaczego. A to pan mnie nie pyta, pan stwierdza. No stwierdzam, ale to się pan mógłby się do tego odnieść. Mógłbym, a tak. Teraz powiem dlaczego nie. Ale to może ja od razu. Mhm. Aha, to proszę powiedzieć pan. Ja to widzę tak, no, czy telewizje, te takie jak pana, czy też kandydaci na, tak jak tutaj mówią, że mamy 4 czy 5 tych kandydatów, gonią do tej władzy, a to tak jak pana redakcyjny kolega mówi z Sensu TV, Frąckiewicz, mówi, prawicowe kuce. I ja się z tym zgadzam. To jest takie przed wyborami, to jest takie rumaczenie. Ja tam dostałem 8 miejsce, a jestem taki mądry. Ja to zrobiłem to, ja to zrobiłem tamto. I tak te kuce biegną do tego Sejmu, do Stadniny w Janowie. Myślą, że zostaną Arabami. Gryzą się, kopią się, a potem zostaje tylko ból i wzajemne animozje, obrażanie się i tylko tyle z tego potem zostaje. Czy tak to wygląda, czy ma pan jakieś inne spostrzeżenia? No wie pan, tak to wygląda, ale tu akurat pod tym względem Polska się nie różni od innych państw. Wszędzie mamy do czynienia z takim kryzysem modelu demokratycznego, który się sprowadza w tej chwili do rywalizacji o to, kto będzie trzymał łapę na finansach publicznych. No i tam przy okazji umocnić. Ale jeżeli w tym momencie już te kłóca się gryzą, to jeżeli one dostaną jakieś pieniądze, to tam będzie rzeźnia. No to no, jeszcze zatrzymajmy się chwilę, jeśli państwo pozwolą, nad tym przymiotnikiem prawicowy-lewicowy, bo tu wiele nieporozumień jest. Wydaje mi się, że pożyteczne będzie to wyjaśnić. Otóż w Polsce tak się przyjęło, że za prawicę uważa się każdego, kto nie należy do SLD. To jest jakieś kryterium, ale niewystarczające, bo na przykład Piotr Ikonowicz nie chce należeć do SLD, bo uważa, że tam są farbowane lisy, że prawdziwym socjalistą to jest on, czy Sławomir Siarakowski na przykład. Także, ale oni są jak najbardziej lewicowcami. Jakby Ikonowiczowi czy Sierakowskiemu ktoś powiedział, że ponieważ ty nie należysz do SLD, to jesteś prawicą, to on by się obraził. Na pojedynek by wyzwał takiego jegomościa. Zatem przyjęło się tak, że kryteria rozróżniające między przejściem do prawicy a lewicy to jest stosunek do historii i do Pana Boga. Nie mówię, że to jest nieważne, ale jest niewystarczające, dlatego że z tego właściwie bardzo niewiele wynika, poza jakimś emocjonalnym rozuśtywaniem. I żeby przeprowadzić taki podział prawicy i lewicy, to trzeba podjąć analizę, w jaki sposób podziału dochodu narodowego partia uważa za najlepszy. Jeżeli uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział za pośrednictwem państwa i przymusowy, to żeby nie wiem co tam, jak była pobożna i tak dalej, to jest to partia przynajmniej etatystyczna, a może nawet socjalistyczna. Jeżeli natomiast partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to jest to partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli jeszcze ma w sprawach społeczno-obyczajowych konserwatywne poglądy. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? To nie jest dodatkowe, to zasadnicze kryterium powinno być. Dlatego, że z niego możemy wyprowadzić cały model państwa, czy takiego, i cały model systemu prawnego. I jeżeli przyłożymy to kryterium
do parlamentarnej sceny politycznej w Polsce, to co widzimy? Nie ma ani jednej partii prawicowej. Są socjaliści, socjaliści bezbożni i pobożni. Więc oni się mogą kłócić tylko właśnie o to, kto położy rękę na pieniądzach publicznych, na pieniądzach podatkowych. Kto będzie mógł drzeć podatników? To, no, jak już nie ma innych względów. Bo to, co mówiłem, gdyby brakuje temu ideologii. Na ogół jest tak, myśmy się przyzwyczaili, że propaganda potępia ideologię. Tam nawet pan doktor Olechowski to mówił, my tu żadnej ideologii nie będziemy tutaj tego, tylko od razu do konkretów przejdziemy. Ale co to są ideologie? Co to są ideologie? Wrócę do tego przykładu, żebyśmy tutaj uwięzili wszystkich umiłowanych przywódców na sali i tam dopóki nie odpowiedzą nam na pytanie, czy chcą, żeby w Polsce był dobrobyt. No to wszyscy odpowiedzą tak samo. No to o co się tak kłócą, że mało się nie pozabijają? Różne rzeczy, ale niektóre spory są ważne. Bo jedni mogą powiedzieć tak, ja nie mówię, że oni mówią tak, ale mogą powiedzieć tak. My chcemy dobrobytu w Polsce, czyli obfitości materialnej i poczucia bezpieczeństwa, ale uważamy, że dobrobyt nastąpi wtedy, kiedy cała własność zostanie skupiona w jednym ręku, najlepiej państwowym, kiedy będzie plan gospodarczy doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Każdy będzie wiedział, co ma robić, nic się nie będzie tutaj bałaganu i będzie porządek i będzie dobrobyt. A inni powiadają nie. Dobrobyt będzie wtedy, kiedy się upowszechni własność prywatną, kiedy państwo się nie wtrącało właścicielowi, w jaki sposób on ma swoją własnością zarządzać. Państwo ma stworzyć tylko stabilne i proste, jasne dla każdego, nawet tam nie będącego adwokatem, reguły prawne i przestrzegać, żeby były pilnowane, łapać złodziei, wieszać bandytów. Wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, że nie można dobrobytu osiągać nie wiadomo jak. Musimy się na jakąś metodę zdecydować. To jest właśnie ideologia. Ideologia to jest metoda. Najważniejszy jest wybór ideologiczny. Ale tutaj mamy, jak przyłożymy to kryterium, co mówiłem, do sceny parlamentarnej, to widzimy, że wszyscy są tego samego zdania, tylko jedni są pobożni, drudzy bezbożni. Czy autentycznie, to ja tego nie wiem, bo u nikogo w duszy nie byłem, ale podejrzewam, że niekoniecznie, że po prostu mają takie emploi. Jedni tam, no to my będziemy tu pobożni, a wy będziecie ci bezbożni, no i tak będziemy się przekomarzać. Oczywiście państwo z tego przekomarzania nic nie ma. No bo owszem, ludzie mogą być zadowoleni, że rząd im coś dał, że ich przekupił własnymi pieniędzmi. Ale to jest niestety zabawa, która się kończy dosyć przykro. No weźmy, jeszcze raz wrócę do tego sztandarowego projektu, mówię 500+. Jego koszty roczne to jest 24 miliardy złotych. Te ponad 3 miliardy to teraz to dziecko niepełnosprawne będzie kosztowało. W sytuacji, kiedy deficyt budżetowy w najlepszym roku budżetowym, to rząd mówił, że to najlepszy rok budżetowy, był 2017. 32 miliardy złotych deficyt budżetowy. No to znaczy, że to wszystko jest na kredyt. Że ten... I dług publiczny rośnie w tempie, o tam w zależności od sezonu, do 5000 złotych na sekundę. 5000 złotych na sekundę. I trzeba go obsługiwać. I tutaj koszty obsługi długu publicznego kładą się w miarę jego wzrastania coraz większym brzemieniem. W roku 2012 koszt obsługi długu publicznego przekroczył 43 miliardy złotych. W roku 2013 przekroczył 50 miliardów złotych. Taka była dynamika. To jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. No to rządowi nie pozostawało nic innego, jak przejąć pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych. W związku z tym koszty obsługi długu publicznego spadły. Bo to, tego.
Nawiasem mówiąc, kiedy reforma ubezpieczeń społecznych była, wchodziła w życie, no to zostałem zaproszony do takiej dyskusji telewizyjnej w telewizji w Łodzi. No i tam był pan profesor Hausner, pani minister Lewicka i pani Ewa Tomaszewska, która została właśnie wybrana do Sejmu. Ja ją znałem jeszcze z czasów tam solidarnościowych. No i oni jako fachowcy tam się przerzucają, pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja siedzę i tak nic się nie odzywam. Wreszcie ta pani redaktor się nade mną zlitowała i powiada tak, może by pan chciał coś powiedzieć. Ja mówię, no dziękuję pani, ale powiedzieć to bym nic nie chciał. Natomiast chciałbym skorzystać z tego, że jest między nami pani Ewa Tomaszewska, ja ją znam jako uczciwą kobietę i chciałem ją o coś zapytać, bo wiem, że ona nam powie prawdę. No to pani Tomaszewska pokraśniała z zadowolenia, że takiej recenzji. Oto ona mówi, proszę bardzo, to niech pan pyta. I ja powiem tak, pani Ewo, czyją własnością będą pieniądze na drugim filarze? Ona mówi, no tego ubezpieczonego. Ja mówię, aha, to jak on na przykład wpadnie na pomysł, żeby odbyć podróż dookoła świata, pójdzie tam i poprosi, żeby mu wypłacili, to oni mu wypłacą bez mrugnięcia okiem. A pani Tomaszewska mówi, no nie. Ja mówię, jak to? Właścicielowi na jego żądanie nie wypłacą jego pieniędzy? A ona powiada, bo każdy by tak chciał. No pewnie, że każdy by tak chciał. No i to wyjaśniło się w czerwcu. W czerwcu 2008 roku Sąd Najwyższy uznał, że środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych stanowią środki publiczne. Środki publiczne. No jak publiczne, to bierzemy, co będziemy sobie żałowali. I tak to wygląda. Z tym, że, no, proszę Państwa, pokrywa się deficyt budżetowy, powiększając dług publiczny. O, lichwiarska międzynarodówka pożycza rządowi. No dobra, ale jakie zabezpieczenie rząd daje? Przecież nie pożyczał mu na piękne oczy. Rząd daje takie zabezpieczenie, że zastawia u lichwiarzy dochody z przyszłych podatków. Co to znaczy? Ano, że sprzedaje swoich obywateli w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Obywatele nawet o tym nie wiedzą, ba, cieszą się z tego. I dopóki tego nie rozumieją, to można taki proceder uprawiać bezkarnie. Można taki proceder. I czy szanse będą? No, szanse są zawsze. Rzymianie starożytni mówili dum spiro spero. Dopóki oddycham, mam nadzieję. Ale nawet w sytuacji beznadziejnej to trzeba robić słuszne rzeczy. Bo a nuż tam każda słuszna myśl raz rzucona w powietrze być może, że prędzej czy później znajdzie swojego amatora. I to trzeba robić. Ktoś się musi poświęcić, żeby robić. I tak jak Stefan Kisielewski mówił, taki toast miał ulubiony, za wspaniałe powodzenie naszej beznadziejnej sprawy. No to...